Państwa, jesteśmy w tym miejscu, gdzie będziemy gościć w programie Po Godzinach. Program Po Godzinach na stałe będzie na antenie naszej telewizji TVP Bydgoszcz od tej soboty, zawsze o godzinie 16:45. Idea tego programu powstała tak naprawdę z rozmów, które toczyłem z różnymi osobami, które mówiły o tym, że do tej telewizji zawsze zaproszeni są albo politycy, albo szefowie danych instytucji, mówią jakimś językiem, albo swojego elektoratu, albo swoich, nie wiem, szefów, właścicieli. I tak naprawdę bardzo łatwo i czytelnie jest, że tak powtórzę, odczytać to, co będą te osoby mówiły, głosiły, jakie będą głosiły poglądy. A ja chciałem zaprosić do tego programu osoby, które nie będą politykami, nie będą szefami instytucji, ale jednocześnie w swoim zawodzie osiągnęli sukces. Są osobami powszechnie znanymi, które każdego dnia niemal udowadniają, że to, co robią, to robią dobrze, a jednocześnie te osoby mają swoje poglądy. W tym programie tak naprawdę będziemy rozmawiać o otaczającej nas rzeczywistości. Każdy tydzień w naszym życiu przynosi coś nowego i w naszym mieście, i w naszym regionie, i w kraju, a jeżeli będziemy się odnosili do tego, co się dzieje na świecie, to jeżeli goście będą mieli na to ochotę, to będziemy to robić. Naszych gości nie będę pytał o to, na czym się tak naprawdę najlepiej znają. Czyli jeżeli w tym wydaniu programu zaprosiłem panią profesor Popową Zydroń z Akademii Muzycznej, to nie będę pytał o to, jak się gra Chopina i co słychać u jej najlepszego ucznia, czyli Rafała Blechacza, i czy jeszcze będzie startował w jakichś konkursach, czy można się do niej dostać na rok, bo połowa Japonii chce się dostać do niej na rok. Zaprosiłem również Zbyszka Krzywańskiego, legendarnego członka zespołu Republika, artystę z Torunia, który ma różne poglądy, ale nie będę z nim rozmawiał na temat zespołu Republika. Tak jak nie będę rozmawiał na temat malarstwa polskiego z Jerzym Puciatą, który jest naszą taką legendą naszego miasta, artystą, człowiekiem wszechstronnym. Ale ci wszyscy ludzie mają swoje poglądy. I jeżeli w tym programie o to nie będę pytał, a będę pytał ich i będziemy rozmawiać o otaczającej nas rzeczywistości, nie wiem, na przykład o sprawie moralnego dylematu może, który niewątpliwie w jakiś sposób podzielił nasz kraj, sprawę wielkiego reżysera, który jest w więzieniu w Zurychu. Czy na przykład ostatnio przeczytałem taką sytuację, że Unia Europejska chce, aby głos silników żużlowych został zredukowany, bądź spaliny zostały też kontrolowane, może będziemy oglądać żużel niedługo, jakby po cichu. Tematy oczywiście są różne, ale to życie decyduje o tych tematach. Te osoby mają swoje poglądy i chciałbym z nimi po prostu tylko i wyłącznie porozmawiać. Zapowiedzieli, że naszymi gośćmi będą takie osoby również, jak na przykład Waldemar Wspaniały, trener reprezentacji Polski w siatkówce, obecnie trener Delekty, a może również Sebastian Chmara i inne osoby, które nie będą, jak mówię, rozmawiały o tym, nie będą mówiły o tym, o czym, o tym, co robią na co dzień, ale o tym, z czego składa się nasze życie. Ale jeżeli Państwo będziecie chcieli posłuchać o tych opinii, to będzie mi bardzo miło. Będziemy zawsze w sobotę o 16:45, bo po godzinach znajdą dla nas czas goście i w każdym tygodniu, mam nadzieję, będą goście. Bardzo się cieszę, że jeszcze dodam, również Państwo są partnerem pomorska.pl, wspaniale rozwijający się portal. Mam nadzieję, że również czytelnicy pomorskiej i internauci pomorskiej.pl włączą telewizor, bo ten eksperyment, jak Andrzej Munk powiedział, to telewizja jest takim eksperymentem, no i u nas trwa w naszym regionie na 15 lat, więc eksperymentalnie zapraszam do włączenia programu Po Godzinach, sobota 16:45.